Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drodzy bracia i siostry, jutro wieczorem w Kościele katolickim wejdziemy w tak zwane święte Triduum Paschalne. To dla nas, katolików, najważniejsze święta dla naszej wiary w ciągu roku. To takie serce naszej wiary, kiedy będziemy wspominać mękę Pana Jezusa, Jego śmierć i Jego zmartwychwstanie. Chciałbym Wam, kochani, jeszcze raz przypomnieć, uświadomić, jak liczymy te dni. Mówimy święte Triduum, to znaczy trzy dni. Triduum znaczy trzy dni. Liczymy je na sposób żydowski w tym przypadku, bo Żydzi liczyli nowy dzień po zachodzie słońca. Więc od jutra wieczora czwartku do wieczora piątku mamy pierwszy dzień z Triduum Paschalnego. Od wieczora piątku do soboty wieczora drugi i od soboty wieczora do niedzieli wielkanocnej wieczora trzeci dzień. Bracia i siostry, dzisiaj czytamy w Ewangelii, że Pan Jezus zasiada już do wieczerzy razem ze swoimi uczniami. I ta dzisiejsza Ewangelia pokaże nam jeszcze raz dramat jednego z uczniów, jeden z dwunastu, ten, który go zdradził. Czasami tak będą ewangeliści opisywać Judasza na kartach swoich Ewangelii. Jeden z dwunastu, czyli Judasz, pójdzie do arcykapłanów i powie, i zada takie pytanie: co chcecie mi dać, a ja go wam wydam? Ile mi chcecie dać pieniędzy za to, że otrzymacie Jezusa? I chwilę później dowiadujemy się, kiedy uczniowie przychodzą do Pana Jezusa i pytają: gdzie chcesz, żebyśmy przygotowali ci Paschę? Zobaczcie, moi drodzy, te dwa pytania. Jeden z uczniów pyta, ile dostanę za to, że go wydam, a drudzy z troski i z miłości pytają się Jezusa, gdzie chcesz, abyśmy przygotowali ostatnią wieczerzę dla nas. Bracia i siostry, to dzisiaj właśnie podczas tego fragmentu Ewangelii słyszymy ujawnienie też zdrajcy Judasza, który, jak mówi potem święty Piotr w Dziejach Apostolskich, już po zmartwychwstaniu Pana Jezusa, kiedy mówi do uczniów: trzeba wybrać kogoś na miejsce Judasza, to Piotr będzie modlił się przed wyborem nowego apostoła w taki sposób. Posłuchajcie, kochani, tego, to jest bardzo ważna uwaga dotycząca w ogóle tego dramatu ucznia Judasza. Ty, Panie, znasz serca wszystkich. Wskaż z tych dwóch jednego, którego wybrałeś, by zajął miejsce w tym posługiwaniu i w apostolstwie, któremu sprzeniewierzył się Judasz, aby pójść swoją drogą. Te słowa poruszają bardzo mocno. Judasz, który sprzeniewierzył się apostolstwu i posługiwaniu i poszedł swoją drogą. I ta dzisiejsza Ewangelia też i w ogóle Słowo Boże podkreśla, że jest to jego wolny wybór, że jest to wolność, za którą on poniesie też odpowiedzialność. Kiedy wchodzimy, moi drodzy, w Wielkim Tygodniu w tajemnicę męki śmierci Pana Jezusa, zadajemy sobie też pytanie o nas, o naszą wiarę, o to, jak my idziemy za Jezusem. Jezus powiedział przecież właśnie też podczas ostatniej wieczerzy: ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Dlatego chce nam powiedzieć Pan Jezus: ja jestem jedyną drogą dla was, drogą do szczęścia, drogą zrealizowania waszej wolności. I kiedy słyszymy, że Judasz poszedł swoją drogą, czyli na tej swojej drodze bez Jezusa, zagubił się kompletnie i wiemy, jaki był jego koniec, dlatego tak bardzo dramatyczny. Prośmy dzisiaj dobrego Boga,
by dał nam dobrze używać naszej wolności, abyśmy w wolności poczuli smak tej wolności, że jesteśmy wolni, potrafili wybrać Jego, który jest dla nas jedyną drogą, prawdą i życiem. Kochani, pozdrawiam wszystkich przygotowujących się do przeżywania tych świąt wielkanocnych, radosnych, wyzwolenia z tego wszystkiego, co nas oddala od Pana Boga, abyśmy na tą drogę prawdziwej wolności weszli wszyscy. Zostańcie z Bogiem.